Czasem tak po prostu bywa, że grzybki nie muszą zrobić rozpierdolu w głowie i po prostu mocno, mocno coś pokazać. Czasem wystarczą takie drobne rzeczy, czy nawet taka zwykła radość życia i heheszki, że jestem jakimś chochlikiem, który sobie żartuje, czy na przykład ze względu na mój strój i na to powiązanie z bajkami, bo tam było już naprawdę raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy. Cześć, jestem już po kolejnym spotkaniu z grzybami i to spotkanie było trochę inne niż zawsze, a na pewno inne niż poprzednia noc z ayahuaską. Znowu korzystałem z grzybów McKenai. Było to 4,2 grama, więc wydaje się, że dużo, plus do tego jeszcze ruta, która wzmacnia. Wydaje się więc, że dużo, ale cały ten proces był trochę niestandardowy dla mnie i trochę inaczej to zadziałało. Zaczęło się oczywiście od tego, że po przyjęciu leżałem, były tam pewne wizje, pewne rzeczy, które wiążą się z moim codziennym życiem, a także z moją rodziną i innymi kwestiami, o których nie chcę za bardzo opowiadać, ale były wizje, które też były trochę zabawne, trochę tak jakbym spotkał się z kosmitami, którzy prowadzą mnie gdzieś w jakimś białym statku, chcą mi coś cały czas pokazać, a do końca nie wiem, co to było. Ale podczas tych wszystkich wizji cały czas czułem, że jednak to nie jest ta moc grzybków, która była ostatnim razem, kiedy byłem tym grzybowym odkrywcą świata, kiedy odkrywałem cały świat i w ogóle wszystko było bardzo nowe. Ale wydaje mi się, że to też wynika z tego, że poprzednia noc na ayahuasce dała mi naprawdę bardzo dużo wrażeń, także była bardzo mocna, bo bałem się przecież swojej śmierci i była bardzo intensywna, bardzo ciężka i bardzo zagubiona, więc może te grzybki chciały po prostu mi oszczędzić ten kolejny wieczór i troszkę łagodniej mnie potraktować. Tak naprawdę przez to może, że też tak się ubrałem, a ubrałem się tak po prostu, to było spotkanie podczas kupal nocki, więc chciałem być taki pełen energii. Wybrałem najbardziej kolorowe, najbardziej dziwne ciuchy, jakie znalazłem parę dni temu. Też taki trochę czerwony kolor ognia, miłości. I myślę, że to spowodowało wszystko, że też trochę stałem się takim chochlikiem podczas tego wieczoru, gdyż po prostu cały czas na to, na co miałem najbardziej ochotę, to nawet nie to, że psocić, ale po prostu cieszyć się, śmiać się, żartować, grać słowem, zachęcać ludzi do aktywności różnej i to bardzo dobrze mi się udawało, więc tak naprawdę z mojego legowiska bardzo szybko chciałem uciec i pójść gdzieś, gdzie słyszę jakiekolwiek śmiechy. Na początku to było tak, że to tulanie całe się, czy inne rzeczy, które tam robiliśmy, nie do końca były tak jakby moje, ale w pewnym momencie znalazłem taką grupę osób, z którymi naprawdę się dobrze czułem, super się nam dogadywało i tematy płynęły bardzo różne. No, tak naprawdę zakręciliśmy się trochę mocno w temacie bajek i tu były wszystkie możliwe bajki, jakie przyszły nam do głowy, jakieś skojarzenia z tym, dziwność, która się bierze z tych bajek, ale także tak naprawdę gra słów, która powodowała, że moje zachowanie też było mocno przerysowane. Nie do końca byłem taki jak na co dzień, ale pozwalałem sobie na to. Pozwalałem sobie odkrywać na nowo jakieś myśli, jakieś rzeczy, które gdzieś tam mam w głowie i normalnie ich nie używam i nie wypowiadam. I powiem wam tak, że tak naprawdę bardzo ciężko jest opowiedzieć, co tam się tak naprawdę działo, bo to są wszystko żarty sytuacyjne, kwestie, które no nie da się opowiedzieć, jeżeli się tam nie było, jeżeli się tego nie zobaczyło, jeżeli się nie rozmawiało z tymi samymi ludźmi. Ale to, co było śmieszne dla mnie, że miałem już trochę dość siedzenia w domu i w pewnym momencie wyszedłem na zewnątrz. I na zewnątrz było po prostu już piękne, gwiaździste niebo, bo zaczęliśmy oczywiście w dzień, ale no zrobiła się już noc, było piękne gwiaździste niebo, więc to, na co zachęcałem ludzi, to szybko chodźcie, zrobimy ognisko. A to ognisko chciałem zrobić też po to, że jako ta taka trochę heheszkowa grupa i taka trochę głośna, nie byliśmy na głównej sali, ale byliśmy piętro wyżej, ale i tak no przeszkadzaliśmy innym, którzy leżeli na sali, mieli takie głębokie procesy, więc byliśmy uciszani, więc trochę tutaj nam w głowie wyszło coś takiego, że zrobimy protest i że żądamy równego dostępu do procesów, że nasz proces, ten głośny, też jest ważny. Co prawda my trochę przeszkadzaliśmy innym, więc wiadomo, ale wtedy, w tym momencie sobie trochę żartowaliśmy z tego, że zrobimy protest dla równych procesów.
I dobrym protestem, oprócz głodówki, bo ja bym nie przeżył głodówki i by jej nie zauważył pewnie, było to, żeby wyciągnąć ludzi z tych swoich kokonów, w których oni leżą i mają te traumy swoje, te jakieś procesy głębokie, żeby ich wyciągnąć i oni wtedy jak motyle wyfruną do ognia, czy jak ćmy wyfruną do ognia i będzie fajnie. No oczywiście z ogniskiem to był trochę problem, bo nie było drewna za bardzo, nikomu się nie chciało, więc w końcu razem z jednym kumplem zaczęliśmy to robić. Był piękny ogień i co się stało? Rzeczywiście wszyscy ludzie prawie że wyszli później na zewnątrz, przynajmniej na chwilę, więc przyjęliśmy tak, że rzeczywiście da się zrobić protest, da się namówić ludzi na jakąś rzecz, tylko trzeba mieć jakąś atrakcję, która tych ludzi przyciągnie i tą atrakcją było właśnie takie ognisko. No oczywiście szybko się zaczęli wykruszać, więc wiecie, jeżeli walczymy o jakąś sprawę, pamiętajcie, żeby zapewnić też jakieś dodatkowe atrakcje, baloniki, popcorn, kukurydza. Coś, co zatrzyma ludzi na dłużej, bo sam ogień nie wystarczy, bo się wszystkim po jakimś czasie znudzi. To, co jeszcze było fajnego, bo nigdy wam nie mówiłem, ale tak mniej więcej od 3 lat wróżę trochę z kart. A nawet nie do końca wróżę, bo po prostu miałem kiedyś Dixit, bardzo fajną grę karcianą, w której są super abstrakcyjne obrazki. I z tej gry kiedyś na jakiejś imprezie ktoś się zapytał, czy nawet jakoś zacząłem to robić, nie wiem, ogólnie padło pytanie jakieś i ja pomyślałem, a dobra, to powróżę z tych kart i rozłożyłem je jakoś. Okazało się, że to pytanie się sprawdziło następnego dnia, bo to chodziło o kupno samochodu, a tam podaliśmy różne szczegóły z tych kart. To się sprawdziło, więc powoli rozeszła się fama, że chyba da się z tych kart wróżyć. I przez jakiś czas to się tak mocno ciągnęło, że nawet jak byłem gdzieś w klubie na imprezie u znajomego w moim rodzinnym mieście, to ustawiła się do mnie kolejka ludzi i przez całą noc stałem przy barze i im wróżyłem. Co było tyle zabawne, że później oni myśleli w ogóle, że trzeba było za to płacić. Ja tam powiedziałem, że ktoś za nich założył po 50 zł, że mają później oddać i takie tam heheszki. Ale to, co było fajnego, że ja nie do końca wróżę z tych kart, ale po prostu staram się z daną osobą analizować jakiś problem. Ja tam rozkładam takie karty podstawy. Później są takie karty działania, karty, które sprzyjają, karty, które nie sprzyjają tobie w tej sytuacji i rezultat, jaki można osiągnąć. I tego dnia znalazłem bardzo fajne karty, które były kartami Tarota, nie pamiętam jak one się nazywały dokładnie, i mój najlepszy przyjaciel z dzieciństwa poprosił, żebym w końcu mu powróżył, bo przez te 2 ostatnie lata nie miałem na to okazji i bardzo się cieszę, że to się stało w tym momencie, bo te karty były dużo, dużo lepsze niż ten cały Dixit. Wyszły naprawdę mu nieziemskie rzeczy, bardzo do niego pasujące, bardzo fajnie rozwiązujące problem, ale zabawne było, że karta przyszłości to była karta ciszy. Więc tutaj mieliśmy znowu brechtawę, że on został strażnikiem ciszy i będzie tutaj panował nad ciszą podczas tej całej ceremonii. Zmotywowany tym wszystkim także sobie postanowiłem położyć karty i zapytać tak sobie trochę siebie, trochę te karty. Ogólnie o to, co się teraz ze mną dzieje, też trochę o ten kanał, jak to wszystko wygląda, jak wygląda moje życie. Nie będę wam mówił o kartach podstawy, bo to są takie moje prywatne, bo to są karty, które budują moją osobowość i to, jakim jestem. I no takie trochę zbyt intymne, żeby teraz o tym mówić, ale karty działania były bardzo ciekawe, czyli to, co się dzieje w moim momencie teraz. I to była jedna, to była karta ciężaru i karta odrodzenia. One o tyle fajnie się łączą, że karta ciężaru mówi o czymś takim, że jesteś w takiej sytuacji, że ktoś narzuca ci swoje przekonania, ktoś jest dla ciebie jakimś obciążeniem, ty to czujesz, wnosisz to na jakiś szczyt, było tam bardzo fajnie pokazane, ale te przekonania cię bardzo, bardzo męczą. Tutaj mi trochę to pasuje do tego całego kanału i tego wszystkiego, co robię, że uważam, że naprawdę te przekonania są mocno narzucone i to nie jest do końca ja i to mnie bardzo męczy. A karta odrodzenia to był wielbłąd, na którym chyba był tygrys i na którym było dziecko. I ogólnie, że jesteś w takiej sytuacji w życiu, że możesz być właśnie takim wielbłądem, możesz być tygrysem, albo możesz być szczęśliwym dzieckiem. No ja mam nadzieję, że dążę obecnie do tego, żeby stać się takim szczęśliwym dzieckiem, które nie myśli o problemach, nie myśli o tragediach, cieszy się, robi coś instynktownie i to wszystko mu wychodzi. Więc mam nadzieję, że jestem obecnie na tym etapie rozwoju, że na przykład nie jestem wielbłądem, choć bywam wielbłądem, który jest zmęczony, ale który też myśli, że wszystko gra. Karta, która mi nie sprzyja, to było o tyle zabawne, bo to była karta, która się nazywała polityka, co oczywiście mocno mnie rozbawiło, że te rzeczy, które w moim życiu mi nie sprzyjają, to jest polityka. Ja to trochę odebrałem oczywiście do polityki państwa w kontekście substancji psychoaktywnych i tej całej sytuacji, którą obecnie robiłem w filmie
czy grzyby są legalne. Więc dało mi to mocno do myślenia, ale też karta polityka może być odbierana tak, że to, co mi nie sprzyja, to bycie nie sobą. Udawanie kogoś, kim nie jestem, granie różnych twarzy, jednej tu, drugiej tam, i to na pewno nie jest dobre. W tym kontekście karta, która była kartą sprzyjającą, z okolicznościami, które mi sprzyjają, to była karta ufność. I to jest o tyle cudowne, że te karty fajnie się wykluczają i rzeczywiście może dać to coś do zrozumienia i jakoś tam w różnych sytuacjach w moim życiu mogę sobie wziąć to do serca i myśleć, że to jest ważne. No, karta ufności to wyglądało tak, że ktoś spada w dół, ale spada w dół w takie fajne, czerwone niebo i widać, że to jest dobry upadek. A ufność polega na tym, że podąża się za swoim wewnętrznym głosem serca, za tym, co się robi, nie będąc do końca pewnym rezultatów i nawet podejmując pewną decyzję, robiąc ją dość spontanicznie. Więc tutaj znowu całkiem mocno mi się to związało także właśnie z tą sytuacją z grzybami, chociażby kwestią policji, że co prawda wiedziałem, co robię, raczej zrobiłem to z premedytacją, ale tak... Ufam, że konsekwencje i ufam, że to wszystko no, po prostu płynie ze mnie i będzie dla mnie też dobre. I bardzo, bardzo byłem ciekawy karty przyszłości, no bo to jest oczywiście kluczowe, jeżeli tutaj mamy politykę, tu mamy ufność, tu mamy ciężar i odrodzenie, więc super to się łączy. No i otwieram sobie kartę przyszłości i kartą przyszłości był sukces. Więc tutaj oczywiście, zajarany mega, co to się dzieje, co to jest. No i tam był tygrys idący po ziemi i na tym tygrysie był świętujący ludzik, który wyglądał trochę podobnie do mnie w tym stroju, więc tym bardziej mnie to rozbawiło, że i tu się powtórzył tygrys w odrodzeniu i w sukcesie. No i oczywiście karty sukces, to nie chodzi o to, że osiągnę w życiu mega, mega sukces, czy w ogóle tam cała sytuacja będzie sukcesem, ale ta karta też pokazuje i uczy tego, przynajmniej tak też na tych grzybkach sobie to wszystko interpretowałem, że w życiu są takie okresy, które są właśnie dla ciebie sukcesem. Wtedy należy je celebrować, świętować, cieszyć się tym sukcesem, ale nie wolno się do tego sukcesu przywiązywać. Bo każde przywiązanie powoduje, że możemy poczuć wielki zawód, stratę, no bo każdy sukces, o tak jak jest morze, prawda, jest przypływ i odpływ. No to tak samo jest z sukcesem, no nie można mieć całe życie, cały czas jakichś sukcesów, przyjdzie kiedyś jakaś tam porażka, więc trzeba się cieszyć z tego sukcesu, który się pojawi, no i być gotowym na porażkę, która także może się pojawić. Więc całe te karty były jedną z fajniejszych rzeczy i takich dla mnie personalnie podczas tej ceremonii. No czasem tak po prostu bywa, że grzybki... nie muszą zrobić rozpierdolu w głowie i po prostu mocno, mocno coś pokazać. Czasem wystarczą takie drobne rzeczy, czy nawet taka zwykła radość życia i heheszki, że jestem jakimś chochlikiem, który sobie żartuje, czy na przykład ze względu na mój strój i na to powiązanie z bajkami, bo tam było już naprawdę raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy, czy jak wysyłali mnie po drewno na ognisko, no to co? Czerwony kapturek, nie? Wysyłamy czerwonego kapturka do lasu, no. I po drewno, no nawet się koszyczka nie dorobiłem, więc tyle śmiesznego, że nawet kurczę koszyczka nie miałem. Ale całe to doświadczenie było bardzo fajne. Cieszę się z jednej rzeczy trochę, że mam w domu własne grzyby, bo mam, szczerze mówiąc, niedosyt. Wierzę, że jeszcze wiele, wiele mogą mi pokazać, a to było tak naprawdę przyjemne spotkanie. Jestem tu o tyle zaskoczony, bo dawka była większa niż ostatnio, no ale tak to jest z tymi małymi przyjaciółmi, że raz dają tak, raz dają tak. No na pewno dają to, czego po prostu potrzebowałem. Mam nadzieję, że nie zanudziłem Was z tymi wywodami. Ciężko mi naprawdę było przekazać, jak to wszystko wygląda, ale jeszcze raz serdecznie Wam chciałem podziękować za wsparcie, które od Was otrzymałem, szczególnie po filmie, czy grzyby są legalne. Będę wdzięczny, jeżeli nadal ze mną będziecie, jeżeli zasubskrybujecie kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, jeżeli dacie łapkę w górę. To wszystko mnie motywuje, żeby nagrywać dla Was jeszcze częściej, żeby mieć jakieś nowe pomysły. A myślę, że przez wakacje mam nadzieję, że Was zaskoczę, bo chcę też nagrać różne historie, chociażby z mojego pierwszych razów po różnych substancjach. To są takie, będę na wakacjach i na wakacjach ciężko mi nagrywać, będzie takie merytoryczne filmy, ale myślę, że taka seria z
jak przeżyłem różne przygody na różnych substancjach. Może też Wam się podobać. Będzie mi miło, jeżeli będziecie oglądać. Trzymajcie się, cześć!